Dobry wieczór, szczęść Boże, ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Jutro ostatni dzień tego roku, więc dziś polityczne podsumowanie o tym, jak wyglądała polska polityka w 2021 roku. Porozmawiam z historykiem i politologiem, doktorem Krzysztofem Kawęckim. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Panie doktorze, zagrajmy w grę. Ja rozpocznę zdanie, a pan je dokończy. Dobrze? Dobrze, bardzo proszę. Uwaga, zaczynamy. Najważniejsze wydarzenie polityczne w Polsce w tym roku to? To odparcie hybrydowego ataku, czy jak niektórzy mówią, wojny hybrydowej ze wschodu na granicy polsko-białoruskiej. Myślę, że to jest najważniejsze wydarzenie, że rząd Rzeczpospolitej poradził sobie jednak z tym hybrydowym atakiem. I tutaj oczywiście wielkie uznanie dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla policji. I także myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie, dlatego że większość Polaków jednak po prostu udzieliła jak gdyby wsparcia dla tych działań rządu. I jeszcze jedna kwestia związana z tym. Udało się jednak odrzucić tę narrację, że jest to rzekomo jakiś taki kryzys humanitarny. I Zachód, Unia Europejska w tym przypadku przynajmniej podzieliła polski punkt widzenia. Panie doktorze, dlaczego w sytuacji, kiedy ten kryzys sztucznie wywołany, kryzys migracyjny na naszej wschodniej granicy był najbardziej taki napięty, no to rząd zyskiwał poparcie, a opozycja traciła? Pytam w takim stricte politycznym sensie. No, odpowiedź chyba jest bardzo prosta. Po prostu te działania, które podejmowali politycy opozycji, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, te jakieś takie, powiedziałbym, no spektakularne, ale prymitywne happeningi, jak oni to nazywali, na granicy, które tak naprawdę godziły nie tylko w powagę państwa polskiego, ale dawały jakiś asumpt dla propagandy białoruskiej, że Polacy są podzieleni w tej ocenie sytuacji, jaka ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Brak jakiejś spójnego przekazu przez opozycję tego, co się działo. Więc myślę, że po prostu opozycja się zupełnie pogubiła, to znaczy po raz kolejny jak gdyby rozminęła się, no nazwijmy po prostu, z polską racją stanu, z tym, że bezpieczeństwo Polaków jest w tym przypadku również najważniejsze. Nie będę ukrywał, że trochę mnie pan doktor zaskoczył z tą swoją odpowiedzią, jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenie polityczne w tym roku w Polsce, bo kiedy ja o tym myślałem, pierwsze co przyszło mi na myśl, to rozpad, częściowy rozpad Zjednoczonej Prawicy, przynajmniej w tym kształcie, w jakim koalicja rządząca działała do tej pory. Nie ma już porozumienia Jarosława Gowina w koalicji rządzącej, jest partia republikańska Adama Bielana. Dlaczego doszło do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy? Jak pan myśli? Ja myślę, że słowo, panie redaktorze, rozłam to jest chyba zbyt daleko idące. Owszem, doszło do pewnych turbulencji, do pewnej dekompozycji w obozie Zjednoczonej Prawicy, no ale powiedziałbym tak, no, odszedł pewien podmiot, zresztą niecałościowy, związany z Jarosławem Gowinem, ale w dużym stopniu to na życzenie wicepremiera i szefa porozumienia Jarosława Gowina to nastąpiło, dlatego że Jarosław Gowin no, zaczął chyba poszukiwać jakiegoś swojego miejsca w życiu politycznym poza Zjednoczoną Prawicą i chyba nieco, że tak powiem, no, źle to skalkulował. Także jest chyba poza głównym w tej chwili nurtem politycznym. Natomiast, jak się okazuje, sondaże, jeśli chodzi o poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, nie zmieniły się. A zatem no, pewien oczywiście taka rysa wizerunkowa się pojawiła. Ale paradoksalnie można z drugiej strony powiedzieć, że teraz ten przekaz Zjednoczonej Prawicy po odejściu porozumienia Jarosława Gowina jest bardziej spójny, powiedziałbym. I chyba to też również wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zauważyli i docenili. A myśli pan, że to koniec politycznej kariery Jarosława Gowina?
No na pewno tak, przynajmniej w takim głównym nurcie. Jarosław Gowin w pewnym momencie oczywiście na pewno chciał odgrywać taką rolę istotną w polityce, być jednym z może najważniejszych, może nawet najważniejszym podmiotem jakiejś koalicji opozycyjnej. No okazuje się, że zapewne nie. I sondaże oczywiście porozumienia są tutaj bardzo, bardzo, że tak powiem, na niskim poziomie, w granicach 1%. No i po prostu no, nie jest w tej chwili chyba aż tak bardzo atrakcyjna oferta porozumienia i osobiście osoby Jarosława Gowina dla liderów opozycji, których jest, jak wiemy, kilku i każdy też ma swoje ambicje i bynajmniej nie są zainteresowani z tym, żeby dzielić się w tym właśnie procesie z Jarosławem Gowinem. A jak to się stało, że sejmowa większość, koalicja rządząca właściwie, ta większość utraciła? No dzisiaj, jeżeli partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wygrywa jakieś ważne głosowanie, to tylko dlatego, że na sali sejmowej są wszyscy, albo że na sali sejmowej nie ma sporej części opozycji. To prawda, na pewno to jest związane oczywiście z odejściem tych kilku posłów porozumienia. No i ta większość jest oczywiście bardzo w tej chwili no, rzeczywiście niewielka. Tutaj trzeba zabiegać, jak wiadomo, o posłów spoza Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. No ale tym niemniej generalnie jednak pokazuje ta sytuacja, że jednak Zjednoczona Prawica no, radzi sobie w tych głosowaniach. Oczywiście są kwestie, które budzą duże kontrowersje. Kwestie różne programowe, propozycje Zjednoczonej Prawicy, jak chociażby no, kwestie związane z pandemią, z próbą podjęcia określonych działań, które to działania są krytykowane przez część posłów, a więc mówi się o tak zwanej segregacji sanitarnej. I tutaj tutaj rzeczywiście tej jedności Zjednoczonej Prawicy niewątpliwie brakuje. W kontekście dalszej działalności Zjednoczonej Prawicy to jedno z takich ważniejszych wydarzeń to podpisanie przez PiS i Kukiz 15 porozumienia o współpracy. Myśli pan, że ta współpraca będzie owocna i jak długo ona może w ogóle trwać? To trudno powiedzieć, znaczy owoce jej są pewnie widoczne w tej chwili, myślę o tych głosowaniach, natomiast no cóż, Paweł Kukiz jest politykiem, powiedziałbym, trochę niekonwencjonalnym, może nawet nieprzewidywalnym, ale z drugiej strony w tej chwili twierdzi, że jego postulaty są też realizowane i że tak powiem, zgodnie z porozumieniem dżentelmeńskim też z Prawem i Sprawiedliwością no, zachowuje się tutaj lojalnie. Sądzę, że do końca kadencji ten układ mimo wszystko przetrwa. Oczywiście pojawiły się pewne takie różne przeszkody w tym zakresie, na przykład kwestia oceny działalności i zasadności pozostawania w rządzie ministra Łukasza Mejzy, no ale jak wiemy, ta sprawa została rozwiązana, więc dymisja nastąpiła i zresztą słusznie i jak mamy na razie sytuację taką dość stabilną, chociaż oczywiście przewaga jest absolutnie minimalna. Kolejne ważne wydarzenie tego roku, na które chyba wszyscy czekaliśmy, powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Czy ocenia pan ten powrót jako coś dobrego, czy właściwie dobrego dla opozycji? Czy ten powrót przyniósł opozycji sukces, na który opozycja liczyła? Oczekiwania opozycji oczywiście były daleko idące i wielkie nadzieje z tym związane. Przypomnijmy sobie, kiedy wypowiedzi polityków opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, że te notowania Platformy znacznie ulegną znacznej poprawie. Były wypowiedzi, że osiągną poziom w granicach 35, być może 40%, że Koalicja Obywatelska będzie liderem w sondażach. I to oczywiście nie nastąpiło. Owszem, Donald Tusk uratował pewnie Platformę Obywatelską przed rozpadem. Odzyskał utraconą część elektoratu
Platformy Obywatelskiej, która przeszła do Szymona Hołowni, no ale tego progresu nie widać i w tej chwili można powiedzieć o pewnej stabilizacji sondażowej Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w granicach, no powiedzmy tam 25%, maksymalnie 20 kilku, 25, i nie sądzę, żeby tu nastąpiła jakaś radykalna zmiana, dlatego że po prostu Donald Tusk nie przedstawił nowej jakości, powiedziałbym, no wybrał taki wizerunek i taką strategię, jaką wybrał, znaczy człowieka, powiedziałbym, dość nazbyt emocjonalnego, często operującego językiem właśnie niemiłości, jak to mówiła Platforma Obywatelska, ale bliższego raczej jakimś językowi bardzo takiego, no nawet powiedziałbym, nienawiści politycznej. I to nie przyniosło w ogóle rezultatów. Podobnie jakieś nadzieje związane z porozumieniem szeroko rozumianej opozycji pod przewodem oczywiście Platformy Obywatelskiej. To nie nastąpiło, można mówić raczej o pewnych podziałach, raczej trudno oczekiwać, że może powstać jeden blok wyborczy. Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, która ma też oczywiście swoje problemy wewnętrzne, bardzo jakoś zazdrośnie strzegą swojej takiej odrębności. A dlaczego te różne takie zabiegi Donalda Tuska dzisiaj nie przynoszą pożądanego efektu? Czy to nie jest też tak, że zmieniła się trochę mentalność Polaków, pewne realia polityczne, społeczne i dzisiaj pewne zabiegi takie erystyczne nie wystarczą? Czy Donald Tusk odnajduje się właściwie w dzisiejszych realiach? Myślę tak, że to, jak pan redaktor zauważył, to jest taka zasadnicza przyczyna. Nastąpiły pewne zmiany w poglądach, mentalności Polaków. No, upłynął spory okres czasu. Od tego, kiedy Donald Tusk był premierem rządu polskiego, zresztą paradoksalnie, to może jest, działa na korzyść Donalda Tuska, bo no niektórzy pewnie też zapomnieli wielkie tutaj zaniedbania i słabości tego rządu w różnych obszarach. Natomiast, no cóż, ani Donald Tusk nie zaimponował tym, że był, jak to, no jedną z kluczowych postaci Unii Europejskiej. Przeciwnie, można powiedzieć, jego zachowanie Platformy Obywatelskiej, często ich stanowisko było stanowiskiem zbieżnym z Unią Europejską, a nie z polską racją, polskim interesem państwowym, narodowym. I no i poza tym, no cóż, lata mijały. Donald Tusk też nie jest już tym fajterem, nie jest pewnie tak skutecznym politykiem, jak był wcześniej. Gdyby nie powrót Donalda Tuska, to myśli pan, że władzę w Platformie przejąłby Rafał Trzaskowski? Przed chwilą widzieliśmy na ekranie wspólne wystąpienie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który miał ambicje, było widać, że ma ambicje do tego, aby wejść do tej wielkiej polityki, a nie tej samorządowej. No i się nie udało, chyba przez Donalda Tuska. Pan to tak odbiera? Na pewno Rafał Trzaskowski miał, ale chciałbym podkreślić, że nadal w moim przekonaniu ma ambicje wejścia do wielkiej polityki. I tutaj bym wcale nie przekreślał jego możliwości czy ambicji, jeśli ten powrót Donalda Tuska no, po prostu okaże się, będzie bardzo nieskuteczny, czyli po wyborach parlamentarnych. Natomiast rzeczywiście, niezależnie oczywiście od oceny poglądów Rafała Trzaskowskiego, który reprezentuje no, skrzydło, powiedziałbym, bardzo takie no, lewicowe, liberalne, w tym rozumieniu światopoglądowym w Platformie Obywatelskiej, to pewien pomysł, wydaje się, mimo wszystko miał zagospodarowania części samorządów, części ludzi młodych, oczywiście o tych poglądach dość skrajnie lewicowych i liberalnych, i próbę w zasadzie budowania czegoś nowego, może nie tyle nawet na gruzach, ale obok Platformy Obywatelskiej. Czyli Trzaskowski zdawał sobie sprawę z tego, że Platforma Obywatelska rozpoczęła taki przyspieszony bieg po równi pochyłej i stała się już narzędziem nieużytecznym, aczkolwiek oczywiście poprzez swoje niezdecydowanie, zaniechania tego planu nie zrealizował, nie zdążył zrealizować przed powrotem Donalda Tuska. Takim paliwem politycznym dla opozycji, ale też pewnym takim wyzwaniem dla rządu są nasze relacje z Unią Europejską. Jak pan
patrzy na to, co się dzieje w Brukseli, na to, jak stara się Polskę do pewnych, powiedziałbym, do pewnych działań przymusić, na przykład przez kary finansowe, no to ma pan takie wrażenie, że dzisiaj ta polityka europejska, te oczekiwania unijne wobec Polski, no stanowią taki jeden z głównych elementów polskiej polityki? Zapewne tak i sądzę, że tak będzie również wyglądał rok 2022. Otóż te działania wymierzone w Polskę, one wynikają oczywiście z ideologicznych zamierzeń Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, które to działania zmierzają w kierunku federalizacji. A niestety teraz powstanie rządu niemieckiego, nowego rządu niemieckiego z Olafem Scholzem, z SPD na czele, no potwierdziło, że w tym dokumencie, zresztą wyraźnie rząd Republiki Federalnej Niemiec mówi, że chodzi o to, żeby przekształcić Unię Europejską w państwo federalne. I tam są konkretne zapisy, konkretne wskazane działania, w jakim kierunku ma to zmierzać, a zatem na przykład wzmocnienie pozycji Komisji Europejskiej, wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego, aż do tego stopnia, że Parlament Europejski może, przynajmniej tak by chciał rząd niemiecki, i funkcjonariusze Unii Europejskiej, żeby mógł na przykład mieć większy wpływ na zmianę nawet traktatów europejskich, Unii Europejskiej. Także jeśli chodzi o działania różnych jeszcze innych instytucji, a zatem tu mamy oczywiście działania federalizacyjne i oczywiście ta presja na Polskę i ta zasada powiązania tej tak zwanej praworządności z finansami, no to jest tym narzędziem w rękach Unii Europejskiej, ale myślę, że to jest oczywiście coś, co może budzić nie tylko obawy, ale i sprzeciw Polaków. I wydaje się, że tutaj ta twarda jednak postawa rządu chyba również zasługuje na wsparcie, no widać to wsparcie ze społeczeństwa, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że wydaje mi się, że wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, także jego działania i w ubiegłym roku i w tym takie uspokajające, no niekoniecznie się potwierdziły. Ale także, no jeśli jesteśmy tutaj już, panie redaktorze, tuż po świętach Bożego Narodzenia, przed świętami, przed Nowym Rokiem Pańskim 2022, jeśli na przykład zobaczymy na ostatnie jakieś przedziwne działania Unii Europejskiej, gdzie niejaka pani Dali, komisarz do spraw równości, prezentuje takie zalecenia, taki można powiedzieć podręcznik mówiący o Europie równości, gdzie mówi się, że w tym projekcie, bo to był projekt, że nie należy używać słowa Boże Narodzenie, tylko święta, że nie należy używać słowa w przemówieniach pan, pani, bo to wyklucza osoby, które nie identyfikują się z płcią męską bądź żeńską. Jeśli mówi się, żeby nie używać takich sformułowań imię nadane na chrzcie, albo używać, a mówić tylko o imieniu, albo nie używać imion kojarzących się, jak oni to mówią, z religią, Jan, Maria i tak dalej. Jeśli teraz Parlament Europejski i przewodniczący Parlamentu Europejskiego zakazał wystawienia w parlamencie, w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Strasburgu szopki bożonarodzeniowej, no to widać, w jakim kierunku ta Unia Europejska zmierza. I myślę, że tutaj nie będzie absolutnie jakiegoś przyzwolenia ze strony zdecydowanej większości społeczeństwa polskiego. A czy te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które mówią na przykład o wyższości prawa polskiego nad unijnym, nie są takim dolewaniem oliwy do ognia? Mamy tutaj dobrą też informację. No to jest, myślę, że to jest jedno z wydarzeń, panie redaktorze, które umieściłbym wśród tych trzech, a więc tymi działaniami hybrydowymi na granicy, powrotem Donalda Tuska i orzeczeniem właśnie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że Konstytucja Rzeczpospolitej ma wyższość nad prawem unijnym, że to jest bardzo ważne wydarzenie. I właśnie jak gdyby w odpowiedzi Unia Europejska na to orzeczenie podjęła działania restrykcyjne, wymierzone w
Polskę, można powiedzieć, a zatem właśnie zapowiedź tych również kar finansowych zapewne również wstrzymanie tych pieniędzy z funduszu odbudowy z tym się wiąże, ale mamy też dobrą informację, że oto Trybunał Konstytucyjny Rumunii również w odpowiedzi na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mówi wręcz o tym, że sędziowie orzekający w danym kraju, w tym konkretnym przypadku w Rumunii, w sprawach dotyczących korupcji, nadużyć finansowych, działań na szkodę finansową Unii Europejskiej, aczkolwiek to pojęcie działania na szkodę Unii Europejskiej jest szerokie i dotyczy również działań korupcyjnych w danym kraju, że właśnie ci sędziowie nie muszą podlegać jurysdykcji Trybunału Konstytucyjnego, mogą wydawać inne orzeczenia, nie mogą być z tego tytułu dyscyplinowani. Więc mamy daleko idącą po prostu ideologizację. I na tym musimy kończyć. Moim gościem był historyk, politolog dr Krzysztof Kawęcki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie doktorze. A państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już w nowym 2020 roku. Z Panem Bogiem.